Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta, czas na 78. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj przede wszystkim skupię się na tym, co działo się ostatniej nocy w NBA. Mieliśmy dosyć sporo spotkań. Powiem też kilka słów o tym, co sądzę o wymianie między Utah Jazz a Cleveland Cavaliers, a na koniec zapowiem jedno spotkanie najbliższej nocy. Zacznijmy może od wymiany. Utah Jazz wysłali do Cleveland Cavaliers Aleka Burksa, a także dwa piki w drugich rundach draftu. W drugą stronę powędrował Kyle Korver. I ewidentnie widać, że Utah Jazz zaczynają się martwić o obecny sezon i szukają wsparcia na obwodzie. Szukają wsparcia przede wszystkim w ofensywie, która bardzo kuleje. A także jeśli chodzi o rzuty za 3 punkty, gdyż Jazz jak na razie są na 28. miejscu pod względem skuteczności rzutów zza łuku, trafiają tylko 31%. No i Korver byłby tutaj zdecydowanie uzupełnieniem, dobrym gościem, który mógłby tą skuteczność poprawić, a także jeszcze lepiej uruchomić ofensywę, bo wiadomo, posiadanie takiego gracza na obwodzie sprawia, że blisko kosza jest dużo więcej miejsca, bo akurat kryjący Korvera nie może go odpuścić w żadnym momencie. Korver wraca do Utah po 8 latach. Grał tam w latach 2007-2010. Zresztą wtedy sobie wyrobił bardzo dobrą markę w NBA, po czym przeszedł chyba do Chicago Bulls, jeśli dobrze pamiętam. No i tenże Korver ma kontrakt pewny na ten sezon, a także w części gwarantowany na przyszły, bo tam chodzi ponad 3,5 miliona dolarów, czy tam około 3,5 miliona dolarów, 7,5 na sezon 19-20. Więc Jazz mogą go zostawić na kolejny sezon, ale nie muszą. Decyzję muszą podjąć, zdaje się, do 7 lipca 2019 roku. Oczywiście z drugą stronę idzie zawodnik, którego kontrakt się kończy, bo Alec Burks ma już tylko kontrakt do końca tego sezonu. Jest to kontrakt wart nieco ponad 11 milionów dolarów, więc tutaj Cavs zyskują dwie opcje tak naprawdę wyboru. Pierwsza to jest próba przehandlowania go do drużyny, która będzie chciała mieć miejsce w salary cap w najbliższe lato i będzie w stanie poświęcić jakieś piki w drafcie, na przykład w drugiej rundzie chociażby. A ewentualnie, jeśli nie, no to sami z tego skorzystają, spadnie im po prostu kontrakt najbliższe lato i będą mogli w jakiś sposób to wykorzystać. Dodatkowo jeszcze Cavs zgarnęli dwa piki w drugich rundach draftu, to jest z 2020 i 2021 roku, co jest dla nich, myślę, jakimś dodatkowym, ciekawym uzupełnieniem, chociaż nie wiem, czy będą w stanie wybrać kogoś dobrego, bo już nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz Cavaliers wybrali kogoś dobrego tak daleko w drafcie. Więc wydaje się, że wymiana jest poniekąd wygrana z obu stron, o tyle wygrana, że każda strona zaspokaja swoje potrzeby. Natomiast wydaje mi się, że Utah Jazz zapłacili trochę zbyt dużą cenę za gracza takiego jak Korver. Chociaż z drugiej strony mają też dosyć mocno zapchane salary cap, więc ciężko by było dokładać kolejnych debiutantów. Z drugiej strony wybory w drugich rundach draftu nie są obowiązkowe do podpisywania, także no, zobaczymy. Czas pokaże. Na pewno była to wymiana, na której obie strony mogą się uważać za zwycięzców. Jeśli chodzi o ostatnią noc w NBA, no to tak polecimy po kolei. Niektóre mecze troszkę krócej, niektóre trochę dłużej. Charlotte Hornets zrewanżowali się za porażkę z niedzieli i pokonali u siebie Atlanta Hawks 14 punktami. Trochę gorszy mecz świetnego w tym sezonie Kemby Walkera, który rzucił tylko 19 punktów. Zastąpili go Jeremy Lamb i Cody Zeller, którzy zgodnie rzucili po 22. Natomiast Hawks grali tym razem też bez Jeremy Golina, który oprócz Vince'a Cartera odpoczywał. Dalej Philadelphia 76ers bardzo spokojnie pokonali New York Knicks, różnicą 26 punktów. Joel Embiid wciąż dominował, tym razem na 26 punktów, 14 zbiórek, 7 asyst. Jimmy Butler trochę przeszedł obok spotkania, bo tylko 7 punktów, ale w sumie przy takim zwycięstwie to nikt nie będzie miał do niego pretensji. Utah Jazz, o których już przed chwilą mówiłem, wreszcie wygrali. Po dwóch meczach absencji powrócił Donovan Mitchell, to on poprowadził zespół do zwycięstwa wyjazdowego 10 punktami z Brooklyn Nets. W ostatnie 6 minut spotkania rzucił 12 z 29 punktów swoich i to on tak naprawdę pozwolił uciec Jazz w końcówce i zapewnił im spokojne zwycięstwo. Było to tyle istotne, że gość, który ostatnio był najlepszym ich strzelcem, czyli Ricky Rubio, spodobował wszystkie 9 rzutów z gry. Natomiast było dobre wsparcie od Rudy'ego Goberta, dzisiaj 23 punkty, 16 zbiórek i 4 bloki.
Jeśli chodzi o Nets, to najlepszy był D'Angelo Russell, który rzucił 14 punktów, ale potrzebował do tego aż 25 rzutów, więc no, nie jest to efektywnie dobry wynik. Dalej, chyba największe emocje w końcówce. Milwaukee Bucks pokonują 3 punktami Chicago Bulls. Na 5 sekund przed końcem trójkę na zwycięstwo trafia Chris Middleton. Bulls mają jeszcze szansę, na pozycję jest wyprowadzony Justin Holiday, ale podłuje. Więc Bucks uciekają spod topora i jeśli chodzi o to, kto najlepiej zagrał, no to jak zwykle Giannis Antetokounmpo, 36 punktów, 11 zbiórek, 8 asyst, czyli dosyć częsta linijka w jego wykonaniu. Miał świetne wsparcie od Malcolma Brogdona, który trafił 6 trójek, miał 6 asyst. Natomiast po stronie Chicago znowu skuteczny Zach Lavin. Jabari Parker w drugim meczu po powrocie w Milwaukee 24 punkty, 8 zbiórek, 5 asyst, zaczyna wyglądać coraz lepiej. Natomiast zbliża się powrót Bobiego Portisa, więc zobaczymy, czy Parker utrzyma miejsce w pierwszej piątce. Za tydzień także ma wrócić Lauri Markkanen, więc tutaj jakieś zmiany mogą zajść. Natomiast póki co polecam Wam w fantasy brać jeszcze na najbliższe 2 tygodnie, jeśli macie wolne miejsce albo macie kogoś, kogo chcecie zwolnić. Bierzcie Ryana Arcidiacono. Ma naprawdę ostatnio świetny czas. W tym spotkaniu 22 punkty, 5 trójek, a ostatnio regularnie też sporo asyst, także jest to naprawdę dobry gracz na takie uzupełnienie jako 10, 11 zawodnik, zależy jakimi składami gracie. Kolejne spotkanie. Oklahoma City Thunder pokonują siebie bardzo spokojnie Cleveland Cavaliers. 107 triple-double w karierze Russella Westbrooka. Tym samym wyrównał rezultat Jasona Kidda. Przed nim już tylko Magic Johnson ze 138 i Oscar Robertson z wynikiem 181 triple-double w karierze. Dokładne liczby to 23 punkty, 19 aż zbiórek i 15 asyst Westbrooka. Mecz bez historii, także nie będę się tutaj specjalnie zagłębiał. Natomiast warto zwrócić uwagę na Colina Sextona. Dzisiaj 21 punktów, 10 zbiórek. Natomiast odkąd zaczął grać w pierwszej piątce, rzuca średnio prawie 19 punktów na mecz. I powoli powinien być coraz wyżej w rankingach debiutantów. Powinien zacząć się tam przebijać do pierwszej piątki, być może nawet. Natomiast zdecydowanym liderem, jak dla mnie przynajmniej, jest Luka Doncic, który poprowadził Dallas Mavericks do kolejnej wygranej. Jest to dopiero ich druga wygrana na wyjeździe. Ale o tyle cenna, że na parkiecie Houston Rockets, czyli wiadomo, zawsze derby Teksasu to mają swoją historię. Dodatkowo Mavericks wreszcie wyszli na plus, mają 11 zwycięstw, 10 porażek. Natomiast tego zwycięstwa nie byłoby bez świetnej gry dwóch weteranów, bo gdy w czwartej kwarcie Rockets doganiali rywali, to do gry włączyli się JJ Barea i Devin Harris. Portorykańczyk zakończył mecz z 13 punktami i 12 asystami, natomiast Harris trafił 5 trójek, miał 20 punktów. Po stronie Rockets znowu zabrakło kontuzjowanego Chrisa Paula, a James Harden zanotował kolejne triple-double, 25 punktów, 11 zbiórek, 17 asyst. Jeśli chodzi o kolejny mecz Minnesota Timberwolves, no dzisiaj mieliśmy bardzo dużo takich pewnych zwycięstw i tutaj też takie kolejne, bo różnica 39 punktów nad San Antonio Spurs. No i Wolves mieli aż tak wysoką przewagę, że gdzieś widziałem na Twitterze, zdaje się, że nawet końcówkę meczu Tom Thibodeau oglądał na siedząco, także to była aż taka przewaga. Zresztą druga kwarta już rozstrzygnęła spotkanie, wygrana 29-9. Dla Wolves to już czwarte zwycięstwo z rzędu, bilans 11-11. No i odkąd odszedł Jimmy Butler, to oni chyba mają 6-7-1, także naprawdę widać, że im to pomogło. Ich defensywa strasznie poszła do góry, bo są chyba od momentu, kiedy wymiana została zrobiona, są chyba na czwartym miejscu w efektywności defensywnej w NBA, także naprawdę super. No i dzisiaj brawa największe dla Roberta Covingtona, rzucił 21 punktów, natomiast miał najlepszy plus minus na poziomie plus 44. I jeszcze tak trochę dołujący dla fanów Spurs, to jest trzecia najwyższa porażka, odkąd prowadzi drużynę Greg Popovich, natomiast różnica w pewnym momencie chyba była 48 punktów. Jest to największa różnica, jaką Spurs przegrywali w jakimkolwiek fragmencie meczu, odkąd Popovich jest trenerem. Dalej, w Nowym Orleanie Pelikany pokonały Wizards 125-104. Jest to też rewanż za porażkę sprzed kilku dni. Już mecz do przerwy był praktycznie rozstrzygnięty, bo było plus 20 dla Pelikanów. Wrócił Anthony Davis, 28 punktów, 15 zbiórek. Swoje zrobili też Drew Holiday i Julius Randle. Natomiast kluczowy wydaje się w tym spotkaniu był Tim Frazier, czyli jeszcze w zeszłym sezonie rezerwowy, daleki rezerwowy Washington Wizards. Frazier zdobył 12 punktów, miał 12 asyst i
wyglądał przynajmniej w tym jednym spotkaniu lepiej niż jego vis-a-vis, którym dzisiaj był oczywiście John Wall. Wall i Bill dzisiaj bardzo słabo. Wynik musieli ratować Kelly Oubre i Markieff Morris, no ale to i tak było zbyt mało, żeby pomyśleć o wygranej. Drugi zacięty mecz oglądaliśmy dzisiaj w Portland, gdzie Blazers z 3 punktami pokonali Magic. Damian Lillard trafił 10 trójek, z czego 7 w trzeciej kwarcie. W czwartej nie trafił już ani jednej i Magic w końcówce gonili, prawie im się udało wyrwać to zwycięstwo, mimo że grali bez kontuzjowanego Aarona Gordona. No Lillard skończył z 41 punktami, no i trafił też ważny rzut w ostatniej minucie, który pozwolił Blazers na bezpieczną przewagę. I ostatnie spotkanie, LA Clippers podejmowali u siebie Phoenix Suns. Clippers wygrali już 9 raz z rzędu na własnym parkiecie. O zwycięstwie zdecydowała seria 20-4 w trzeciej kwarcie. Nie grał dzisiaj Marcin Gortat, który narzekał na bóle pleców. Gortat, z tego co czytałem na Twitterze Marcina Harasimowicza, to przed, jak powiedział mu Doc Rivers, dzień przed meczem Gortat ćwiczył wsady na treningach i prawdopodobnie przez to go bolały plecy, dlatego też Marcin dzisiaj poprosił o to, żeby nie grać. Zastąpił go Boban Marjanowicz, 12 punktów, 12 zbiórek. Natomiast najlepszym graczem był zdecydowanie Danilo Gallinari, 28 punktów i 10 zbiórek. Okej. Okay. To tyle, jeśli chodzi o ostatnią noc, natomiast co się wydarzy w najbliższej? Wybrałem sobie jedno spotkanie, które chciałem Wam zapowiedzieć, pomiędzy Los Angeles Lakers a Indiana Pacers. I patrząc na kursy na stronie www.pzbook.pl, Lakersi są faworytem. Na ich zwycięstwo stawia się złoty 52 za każdą postawioną złotówkę. I to nawet pomimo tego, że przegrali dwa spotkania z rzędu. Pacers z kolei są w trakcie serii wyjazdowej, wygrali poprzednie dwa mecze z Utah i z Phoenix. Na ich zwycięstwo stawia się w tej chwili 2,60 na www.pzbook.pl. Natomiast oczywiście pamiętajcie, że te kursy mogą się zmienić jeszcze do samego wieczoru, do samego startu meczu, chociażby z tego względu, że obie drużyny jeszcze czekają na ostateczny raport medyczny odnośnie dwóch graczy, bo nie wiadomo, czy w Lakers zagra Lonzo Ball, który lekko skręcił kostkę w ostatnim spotkaniu, a z kolei jeśli chodzi o Pacers, to wciąż gdzieś ważą się losy występu Victora Oladipo, który jeśli nie zagra, to już będzie jego 6 z rzędu opuszczone spotkanie. Natomiast fajnie by było, gdyby dał radę, chociaż raporty medyczne nie są specjalnie optymistyczne. No to jest taki moment, w którym Lakers muszą zdecydowanie wygrać ten mecz, bo wydawało się, że się trochę obudzili, wygrali chyba 3 spotkania albo nawet 4 z rzędu wcześniej, a to nagle dwie wpadki pod rząd, więc wracają do własnej hali i powinni tutaj wykorzystać fakt, że drużyna przeciwnika jest nieco osłabiona. Okej. To tyle na dzisiaj, dzięki za wysłuchanie, no i zapraszam na kolejny odcinek. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.